Siemano ziomeczki, ziomeczki. Tu Wojtek i mój gość, pierwszy gość. Na pewno znacie tego gościa, bo to jest przekoks internetowy, Tomuś. Sound Farma. Zielone emblematy oczywiście widać nawet w kamerze, aż... musi być, zielony musi być zawsze. Jest taki zielony szaliczek. Taki... Tak jest, tak jest. Także tak, to jest pierwszy film, który będziemy z Tomeczkiem robili. Takie będą krótkie filmy, gdzie będziemy mówili na różne tematy, takie jakieś takie, no krótkie tematy, typu o jak się przygotować do wyjścia do kościoła na przykład. Nie? Tak jest. Ale dobra, dzisiaj będziemy mieć temat, który jest następujący. Jak się przygotować do studia? No właśnie, od czego zaczynamy, żeby przygotować się, jak nagrywamy płytę? O, zacznijmy inaczej. Nagrywamy, chcemy nagrać płytę, mamy czaderski, super, ekstra materiał, taki, no po prostu. Najlepiej po prostu na świecie i mamy najfajniejszy materiał. Co musimy wtedy zrobić, żeby nam się fajnie szło do studia, nie? Ty masz duże doświadczenie, bo Tomek nagrał parę płyt. Ja nagrałem tylko 3, więc... Ja pełno... A teraz czwartą nagrywam, a to musi... No, czwartą jeszcze demówkę tam, mówisz, że z tym zespołem jeszcze masz na demówkę materiał, nie? No. Ja nagrałem... A to mówię, że dużo masz. 4-5 płyt takich pełnych, z pancerami dwie, z kryptikiem, z szemiazem całą to jest 4. Z kryptikiem grałeś? No w Brzanie. Tak. Ja tam byłem wokalistą. O kurde. No ja tam śpiewałem. Jakiś żart zapomniałem, no. I później grałem na gitarze też i śpiewałem, no. A ty ten, no. Płytkę, demówka była wcześniej nagrana. No i później jeszcze parę demówek tam właśnie z pancerami i tak dalej. I co na przykład można zrobić, żeby sobie ułatwić pracę? Co według ciebie na przykład jest najfajniejsze na początku? Najfajniejsze jest to, żeby mieć materiał i najtrudniejsze jest, żeby w ogóle cokolwiek mieć. No tak, nie? Ale na przykład tak jak wiesz, czy idziesz do studia, żeby sobie ułatwić pracę, na przykład fajną sprawą jest głupia rzecz na przykład ten, umieć po prostu to zagrać, to co tam, że nie idziesz do studia i nie wiesz po prostu co masz grać, nie? A bardzo, ja na przykład na pierwszych albumach miałem solówki, które improwizowałem, nie? I w sumie imprezowałem też. To była masakra, nie? No to po prostu wiesz, idziesz do studia, niby materiał tam jakoś tam umiesz, nie? Masz te taby zapisane, bo na laptopie zawsze miałem taby. Ja zawsze lubiłem być przygotowany, że mam taby, nie? Że ja na przykład jak idę do studia, to lubię na przykład mieć wcześniej napisane kawałki, tak, z gitar, że tam wszystko rozpisane, zapisane jak idzie perka, jak idzie gitara, gdzie co jest tego, ale zawsze jakoś do solówek nie miałem serca i wtedy w studiu, a to sobie coś wymyślę, że pentatonika i chlasnę to jakoś tam, no, nie? I to była tragedia. Najlepiej jest po prostu umieć materiał, który po prostu idziecie. A druga rzecz na przykład przydatna, tempa. Jak grasz, to, idziesz do kogoś, żeby wiedzieć w jakim tempie będziesz grał. A nie szukać studio, nie? Bo później za szybko, nie? Już nagrasz na przykład, ale mi się dobrze gra, a później perkusy, co ty pomalił cię za szybko, nie? To co, nagrywamy jeszcze nie raz, nadążam. Nie nadążam. No wiesz, no właśnie, nie. Na przykład granie na przykład już na próbie, na przykład z metronomem też jest bardzo fajną sprawą, nie? Bo wtedy od razu się przygotowujesz pod studio, nie? Wiesz, w ogóle granie z metronomem ci daje, bo w studio niestety, chyba że nagrywacie na setę, to jest nagrywanie, wiesz, to jest nagrywanie do metronomu, nie? No tak, my raz nagrywaliśmy na setę chyba jeden album właśnie z Serpent Wings, to nagrywaliśmy na setę? Chyba... Death Metal na setę? Coś tak, ale ja nie wiem, czy to nie było, żeby mieć na setę, żeby później do tego mieć jakieś wyjście. Nie wiem, nie pamiętam, coś mi się takiego wydaje. No to jeśli ale to wszystkie instrumenty. Ale to nie, chyba niemożliwe. Że... Bo Death Metal, nie, czemu niemożliwe? No możliwe, nie? Znaczy nie pamiętam. Właśnie, wiesz, stare zespoły się na przykład nagrywał w ten sposób, że wiesz, siadałeś po prostu, wiesz, na setę, stare zespoły, wiesz, sabaci, nie sabaci, nagrywali w ten sposób, nie? A czy później wiadomo, wiesz... Bo nie byli w stanie później zagrać drugi raz, bo... dlatego grali na setę. Na setę to jest takie dwuznaczne. No właśnie, pytać, nie? O jaką setę chodzi? No, ale motyw, że wiesz, że jak idziesz na przykład do studia, to jest, wiesz, właśnie znać tempo przede wszystkim, to jest, wiesz, fajna sprawa. Umieć zagrać materiał, nie? To jest, wiesz, ten granie z metronomem na przykład, wiesz, żeby umieć grać z metronomem. Tworzenie chyba takich, wiesz, materiału, którego, wiesz, właśnie nie umiesz zagrać, tylko takich, którym się dobrze czujesz, że, wiesz, zagrasz go pewnie, nie? I być na koncercie, żeby też to otworzyć, bo co z tego, że nagrasz szaderski materiał, to nie możesz go otworzyć, tak, nie? Tak. Właśnie też tak myślę, że z... Jak sobie teraz wspominam, że faktycznie właśnie znajomość utworu w 100%. To jest tak, że wstajesz o 1 w nocy i możesz, jesteś w stanie zagrać. A druga rzecz właśnie, że te solówki koniecznie muszą być obcykane wcześniej. No tak. A to musi się zgrywać, to musi być harmonia stworzona, nie tylko na pałę, jak na przykład Slayer ma solówki. No tak, nie, no to jest niektóre, ten, no nie. Jakieś, no jest w ogóle no, dużo różnych dziwnych rzeczy się dzieje, ale no jednak to jest, wiesz, kontrolowany, wiesz, chaos, nie, no, jednak, wiesz, nie wiem. Jednak, no czasem się zdaje, że nie, no wiesz, z tą wajchą już, to jest, wiesz, to jest rzeźnia, nie, ale motyw tak, nie, to jest ważne, ja już mówię, że na przykład jak ja, to ja już od samego początku pisania materiału, nie, tak gadaliśmy na, jak coś nie oglądaliście, to oglądaliście ze podcastu właśnie u nas na Sound Farmie, z Wojtkiem gadaliśmy, to właśnie jest motyw, że już na dzień dobry już przygotowuję się pod studio, w sensie, że piszę materiały w tak z gitar,
albo w Guitar Pro i ten materiał mam zapisany, wiem gdzie jest jaki akcent, gdzie grał szesnastkami, ósemeczkami, jakie akcenty, jakie tam półnutki, jakie wiesz, zerwania, jakie tam synkopy, wszystkie rzeczy, wszystko tego sobie wiem już od razu na etapie wiesz, już pisania. I to mam po prostu w studio, wiem i jest wszystko wiesz, napisane pod, tak samo perkę, na przykład perkusista ma. Wie, że tu są stopki i tak dalej, tu ma być akcentu w tym momencie i tak dalej, nie? To jest na przykład, według mnie na przykład pierwszym fajnym narzędziem jest właśnie tak z Guitar Pro jest na przykład superanckim narzędziem wiesz, przed studiem, bo wiesz po prostu co masz zagrać, jak masz zagrać i wiesz jak to ma wyglądać, nie? No tak, że masz już gotowe, jakby całość gotową, nawet, nawet sobie dajesz play, jak już nie wiesz co masz zupełnie grać, no nie? A nawet w drugą stronę, bo wtedy wiesz, jak masz to, to można to traktować w drugą rzecz, że wokalista jak na przykład wiesz, uczy się, pisze tekst, to ma już, nie musisz nagrywać tych gitar, tylko sobie to włącza do tego i się śpiewa do tego, ma tą całą tonację. Ale w inną stronę macie na przykład możliwość, że możecie sobie zmieniać tonację. No to w tak z gitar ustawiasz sobie tylko tak naprawdę wysokość dźwięków, nie? Bo możesz sobie zmienić tonację całej gitary, nie? I wtedy na przykład wiesz, wokalista mówi, a tu mi się źle śpiewa, nie? No tylko dwa kliknięcia, nie? Jakbyś to nagrał, to musisz nagrywać od nowa. A no to tak. Albo zespół całe gra, nie? Tak, a to też zależy o jakim mówimy, czy, bo na przykład jeżeli już, przynajmniej u mnie tak było, spotykamy się na próbach, kapela, każdy wie co ma grać, gramy już nawet koncertów, ileś x koncertów zagranych, no to chodźmy do studia. To jakby już zwykle już materiał masz gotowy, nawet nagrany już nieraz na jakieś wideo, na koncercie i jakby zawsze to jest ten punkt odniesienia. No tak, tylko że jest problem, że na przykład jak grasz death metal, to grasz, śpiewasz growlem zazwyczaj i wtedy, no tak, ten wokal nie musi być w tonacji. Zazwyczaj nie jest, bo to jest po prostu darcie się, nie? Jak na przykład ktoś jest, wiesz, w zespole jakimś heavy metalowym czy jakimś grunge'owym, gdzie ten wokal jest taki, wiesz, już bardziej ważny. Tak! I wtedy, wiesz, na przykład możesz być w innej tonacji, wiesz, ten, pasuje ci kawałek. No tak. Możesz tę gitarę przestroić, na przykład w tym jest fajne narzędzie, nie? Druga rzecz, co ci na przykład się przydaje, do studia, najważniejsza rzecz, którą każdy zapomina i to jest bardzo ważne, najważniejsza rzecz, śledzie mieć przygotowane. Nie takie śledzie w sensie do jedzenia, tylko śledzie, po prostu śledziki, w sensie, że te traki, backing traki, do których się nagrywasz, nie? W sensie na przykład jak jesteś w domu, masz wiesz, od razu, bo jak idziesz do studia, to i tak perkusista musi do czegoś grać, jeśli nie masz tego, to perkusista, bo zazwyczaj perkusista się nagrywa pierwsze, nie? Zazwyczaj się od tego zaczyna, nie? I po prostu motyw, że on do czegoś musi grać, tak naprawdę. Nie będzie stać przez 10 godzin mu grać, tylko po prostu jest motyw jeszcze grać nierówno prawdopodobnie, jeśli nie umiecie metronomem grać. A tym jeszcze o to. Macie po prostu track, dlatego też tak z gitary jest fajne, bo wtedy go tylko transponujesz do MIDI i już masz track. Zgadza się. No u nas było tak, że gitarzysta na przykład miał na tyle obcykane, że on po prostu nagrał od razu ten utwór, no bo już graliśmy go ileś razy na przykład na koncertach, nie? No to nagrał i perkusista miał do tego właśnie tego. No tak, ale jeśli masz na przykład skomplikowany utwór, wiesz, więcej rzeczy tam się dzieje, to jest wiesz, automatycznie tracisz czas i pieniądze, bo w studiu to są pieniądze, nie? A no tak, czyli po prostu, że już z gotowym śledziem w postaci MIDI wchodzisz. No i to już ci oszczędza parę godzin po prostu, wiesz, pracy, nie? Bo nagranie takiego śledzia, wiesz, równo i tak dalej, może nie umiesz dobrze z metronomem i tak dalej. A tak to już wiesz, umiesz, nie? Bo już sobie ćwiczysz, nie? W domu już nawet nagrywając śledzia, to już po prostu wtedy ćwiczysz nagrywanie tak naprawdę tego utworu. Słyszysz, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze i tak dalej. I masz przygotowany track. Po drugie, wiesz już wtedy tempo. Tempo do utworu jest bardzo ważna sprawa. Wtedy z perkusistą siadasz, z basistą, z wokalistą, z każdym. Na przykład każdy z zespołu może na przykład się czuć dobrze z kawałkiem, a na przykład wokalista, wiesz, sapie wtedy, nie? Źle mi się śpiewa, bo wiesz, nie łapie, wiesz, powietrza i tak dalej. No i wiesz, no i na koncercie się nie wyrobi, nie? No tak, no zgadza się. I wiesz, to na przykład jest ważna rzecz, nie? Tak samo na przykład, wiesz, od strony właśnie, wiesz, gitarzystów mówimy, nie? No to wiesz, strunki, menzura, to wszystko musi być ustawione. Pamiętajcie, nowe struny najlepiej założyć, chociaż nie wiem, są na pewno jacyś tacy wariaci, ale mówi się, że nowe struny najlepiej, no tak, najlepiej przekazują dźwięk, bo masz taki najbardziej... Chociaż ja na przykład nie lubię, jak mam zupełnie nowe, ale to już jest ale do studia sobie... jednak, wiesz co, jednak to jest wiesz, spoko sprawa, nie? Tak samo menzurę ustawioną, no wiesz, grasz, a na 12 no masz zagrać, jakieś kurde kosmos ci wychodziłby, nie? No tak, nie mówiąc jeszcze o tym, że wypadałoby po dłuższych fragmentach nastroić gitarę. No, bo na koncercie stroi się między utworami, ale na przykład po solówce trzeba nastroić gitarę. No. Jak robisz bending, to już się gitara rozstroi i później będzie dupa. No tak, nie, no to jest wiesz. Ale na przykład ja ze swojego punktu widzenia właśnie najbardziej zadowolony jestem z tego, że na tych już dalszych płytach to już nagrywałem surówki, znaczy wcześniej sobie już nawet nagrywałem surówkę do podkładu i do studia już sobie idę i pyk, tylko. No, bo surówka ma trafić też w odbiorcę, nie? Tak, emocje i tak dalej. A po co tam grałeś na tym w albumie? Tam, a czemu nie grasz na koncertach tego? No, a bo to wtedy nagrałem tam. Improwizacja, tak. No to właśnie ja tego się wstydzę, że właśnie na tamtych pierwszych albumach jak się nagrywało. My też tam mieliśmy było... gdzieś tam coś takiego, że tam kolega nagrał coś tam, a później tego nie grał. A czemu ty tego nie grasz na żywo? No, ja nie wiem, co tam grałem, bo to zupełnie gdzieś tam z dupy jakiś wajchu właśnie. To jest masakra. Dlatego właśnie, wiesz, przygotowanie się właśnie jest chyba najważniejszą rzeczą. Picie wezmę, zaczekaj, nie odchodzą. Weź sobie picie, ja sobie będę gadał, nie? Ja sobie będę gadał i jest motyw, że... No przygotowanie się, bardzo ważna sprawa, nie? Mi się wydaje, że to jest, wiesz,
super ważne, nie? Później na przykład, tak, jesteś załóżmy perkusiści. Wszyscy w ogóle w zespole, mi się wydaje, że powinni mieć wymienione, tak, ale powinni mieć wymienione wszystkie rzeczy, nie? Na przykład, perkusista załóżmy, naciągi. Bardzo ważna sprawa, nie? Masz stare naciągi, to brzmi jak po prostu kubsko normalnie, jakbyś rzucał kubskiem po prostu w ścianę, nie? To musi być po prostu wszystko eleganckie, nie? Tak samo pałeczki przygotowane, wiesz, to jest bardzo ważne, nie? Wiesz, dobre rzecz, basista tak samo struny, wiem, że to są skąpcy, jakich mało, bo tam trzeba dać 60 zł za te struny czy stówkę. 60? Czy stówkę, no za ja struny. Ja dawałem 140, bo... Ale mówię o tych bardzo budżetowych, nie? Tamten, no ale na studio wytrzymają, nie? Ważne jest ten, nie gotować strun, tylko wiesz, Gotować strun. Nie dobrze byś tam na to. Rzeźnia, dzwoni ci ten, a bo ty masz taki zegar. Taki zegar jest, no. Oni słyszeli na kanale ten zegar? Nie wiem. No nie słyszałem. No to może nie wiem. Bębnęło nam, no. Jak ktoś słyszał zegar w tym, to pisać w komentarzach, czy słyszałeś ten zegar, bo tu jest taki zegar, taki dzwonem. No, taki 30 lat, no, taki stary. No, ale niezłe, no. No i co jeszcze do studia takiego, Wojtek, jest bardzo ważne. Ja myślałem... żeby też wiedzieć, co się chce osiągnąć, jakie brzmienie finalne. Tak. Bo to, że my nagrywamy jedną rzecz, że mamy ścieżki gołe, bo to generalnie mamy ścieżki klinne nagrane, tak. No nie? Żeby musimy wiedzieć, jak... Znaczy, zależy, jak nagrywasz, nie? Bo jak mówimy o warunkach domowych, jak na przykład nagrywasz, no to nagrywasz na zazwyczaj właśnie na klina, nie? Później no tak, masz klina i musisz wiedzieć, jakie chcesz to... Ale jak w studio, to masz, wiesz, piec, pod piec i tak dalej. Też się zgrywają najczęściej. No na przykład my robiliśmy ramping. Przykład, no tak, no nie? Teraz się często robi na przykład tak, że nagrywasz sobie, wiesz, gitarkę normalnie, wiesz, idzie po prostu z tego, ale jeszcze masz z kabla, po prostu, wiesz, czysty sygnał, no i masz później reampowaną gitarę i można się wtedy bawić, nie? Ale i tak już na tym etapie. A może jest ważne, co chcesz osiągnąć. No nie? Tak, może nie wszyscy wiedzą, reamping to jest po prostu przepuszczenie tego sygnału gitar, które już nagraliśmy. Czystych, czyli tego klina, no. Przez wzmacniacz fizyczny, w sensie jakby gościu z komputera puszcza ten kawałek. No, do inputa w piecu. I zbiera go mikrofonami, omikrofonowuje. Znowu, tylko to, że to po prostu nie jest grane na żywca, tylko idzie po prostu z komputera. Tak, po prostu puszczane. Duże ten, i ciężko tam wysiedzieć, bo piec jest rozkręcony wtedy. A wtedy można się bawić z ustawieniami i tak dalej. To jest akurat spoko sprawa, nie? Bo nikt już tego wiesz. No my na przykład właśnie robiliśmy ramping chyba przez Piwaya, ten 5150 i chyba przez Mesę też kiedyś, bo tych studiów też mamy różnych. No tak, bo to się wiesz, ustawianie w ogóle pieców to jest bardzo fajne, nie? Znaczy ustawianie gitar w ogóle przy miksie i tak dalej jest spoko, bo wiesz, bo możesz się wtedy bawić z różnymi piecami, z różnymi konfiguracjami, to nie musi być, wiesz, jeden jeżeli piec mają tyle. W studiu też piec, no tak, tak, ale wiesz, możesz wirtualne, wiesz, wtyki też często są, wiesz, stosowane, które są, wiesz, spokojnie, wirtualne, wiesz, piece i tak dalej, które też możesz zastosować i też, wiesz, spoko gadają, jeśli masz dobrego gościa od miksów, to stary, to, wiesz, wszystko praktycznie możesz zrobić, nie? Tak naprawdę, no, ja uważam, że na przykład, wiesz, bez dobrego miksu, no to wiesz, co z tego, że nagra wszystko dobrze, jak nie masz dobrego miksu, no to jest po prostu masakra. To jest takie po prostu podsumowanie tego. Ale oczywiście, jak zagrasz, to tyle jest najważniejsze, nie? No właśnie, właśnie. Ale patrzcie, bo teraz jest tak, idziemy do studia, to jest jedna rzecz, to nagrywamy u gościa w studiu jakiś, na przykład my gramy próby Studio 13, tak się nazywa w Krakowie, polecam gorąco, bo fajny sprzęt tam ma, w ogóle fajny gościu, no to nagrywamy jedną rzecz, instrumenty, wokale, wszystko, a druga rzecz później możemy dać miksowanie, czyli już jakby finalne brzmienie, gdzie chcemy. Na przykład ponoć jest jakiś gościu, zarąbiście miksuje w Gdańsku, ktoś mi tam gdzieś mówił, że Witek. Z Gdańsku. To ty mówisz. Widek, no. Widek ktoś jeszcze mega. Gdzieś tam, w jakiś jeszcze w Stanach. I bardzo budżetowo polecam. Widek jest mega. Ma swój przykład. No. I właściwie co, to tyle. No i trzeba jeszcze tylko, jeżeli chcemy płyty, to musimy sobie gdzieś jakąś drukarnię znaleźć. No nie? Tak, no ale wtedy wiesz, najważniejszy jest miks, bo to trzeba rozdzielić na miks i mastering, nie? Bo miks to jest tak naprawdę traki, które masz, wiesz, równasz, prostujesz, wiesz, ustawiasz. Czyli miks. Tak, żeby zmiksować te traki, nie? Żeby je, wiesz, wyrównać, żeby to jest taka korekcja tego wszystkiego, co nagrałeś, a później już musi być właśnie ten mastering, czyli już, wiesz, finalne ustawienie, wiesz, brzmień, te wtyczki, kompresory, wszystkie mastering te rzeczy. Mastering to jest właśnie to ustawienie tego? To już jest ustawienie, a mix to jest jeszcze etap tego, że ty to jeszcze, wiesz, wycinasz sobie, tam jeszcze coś poprawiasz, wiesz, bo gitary na przykład jak nagrywasz, to też nie nagrasz wszystkiego równo, stopki gdzieś tam, czy coś się... Jeszcze musisz to, wiesz, wyrównać, to już jest na etapie, wiesz, miksu, nie? Bo to wtedy już miksujesz, wiesz, wyrównujesz to wszystko, żeby to było, no wiesz, tak, ale to może zrobić gościu mix i mastering, albo ten, co, u którego się nagrywało, tak. Albo ktoś inny, albo... Tak, bo to już jest przenośne, bo to już masz wtedy traki, które sobie po prostu przenosisz do kogo, wiesz, chcesz, nie? I tak naprawdę, jeśli to jest dobrze nagrane, to nawet możecie w domu. Ja na przykład ostatnio, co nagrywam, wiesz, Pancerów i tak dalej, wiesz, wszystkie swoje tam projekty i Szemiaza i tego. Szemiaz na przykład jest dobrym przykładem, bo Szemiaz na przykład jest motyw, że to jest death metal, ale jest motyw, że masz gitarę na przykład nagrywaną na dwie gitary na stronę, czyli tak jakby cztery gitary, bas, jeszcze do tego jest perkusja. I jeszcze do tego są instrumenty, na przykład smyczki, didgeridoo. Śmyczki?
Tak, jakieś chóry, jakieś takie różne dziwne wynalazki, bo tam wiesz, dużo sampli używają takich. Tak jest. I ty wiesz, bardzo dużo wiesz warstw. I wiesz, i wtedy na przykład jest spoko, bo w domu nie tracisz czasu. Prawdziwy artysta, prawdziwy artysta. Ale w ogóle ja tak jak sobie teraz tak myślę, jak gadamy, to najlepiej umieć to nagrać w domu. No tak, bo... ja na przykład się bawię teraz w domu, bo no, po pierwsze budżet jest wiesz, straszny. Ale litości, idziemy do studia, płacisz za godzinę 50 zł, 80 zł za godzinę tego, że gościu, dobra, teraz chcę graj. No to też wiesz, za wiedzę, za sprzęt, za wszystko, to no nie tak, jest też ale, takie, nie? No, to wiadomo, tylko że chodzi o to, że jeżeli my jesteśmy w stanie mieć program do nagrywania, wtyczkę jakąś, metronom włączyć w programie nagrywania, no tylko wystarczy podpiąć gitarę i jedziemy. No tak. Największym problemem jest perkusja, która, jeżeli no chcemy mieć faktycznie perkusista mówi, ja muszę zagrać, ja nie ma sampli, nie ma no bata, tak, ja tak, muszę tak, zagrać tak. na swoich. Zresztą no perkusja naturalna, to jest wiesz, dużo więcej rzeczy możesz osiągnąć, nie? Wiesz, już nawet fajne akcenciki, fajne bajerki, to tego nie zrobisz też tego. Tak. Znaczy wiadomo, są takie wtyki już, że to jest, wiesz, ale to i tak, wiesz, już wytresowane ucho to jednak, wiesz, złapie bez problemu, nie? Ale też chodzi o samą jakby komfort psychiczny perkusisty chociażby. Mm-hmm. A nagle się płytę bez mnie chamy. To ja idę, dobra, do widzenia. No, na koncertach mnie chcecie, a tam mnie nie chcecie. Włączcie sobie metronom na koncert. No dokładnie. To jest wiesz problem. Ale nie, ale no to też uważam. Ja na przykład wiesz, staram się właśnie teraz wszystko w domu jednak nagrywać, bo tak naprawdę jaki jest koszt nagrywania w domu? No to wiadomo, sprzęt musisz mieć, gitarę i tak dalej. Tak, UX-a, tak jak mamy na przykład, wiesz, bo ty też na UX-ie jedziesz Lajnie 6. No, a ty masz też UX pod... Jedynka. A, z jednym jest. Tak, z jednym tym. Nie, dwójka, przepraszam, dwójka, z dwoma, bo jest jeszcze a, na wokalu. I te dwa takie dynki. Tak. No to mam UX-a, no to ile on kosztuje? 300, 400? No używany teraz 300, ale nowy gdzieś 5 albo 800. Nie, 8 na pewno nie. Ja no, kupowałem za 8. W ubiegłym wieku kupowałem za 8. No to właśnie. No i tak mi się wydaje, że około 5 stówek pewnie nowe, nie? No. I tam masz programy, wszystko wpinasz tak naprawdę i tylko wiesz. Reaper, no to Reaper ile kosztuje? $40 chyba kosztuje licencja. No to masz ile to jest? 120 zł? Nie wiem, czy nie więcej przypadkiem, ale jest darmowa wersja, gdzie po prostu... 30 dni masz test triala. A nie, ja mam cały czas... Znaczy, no tak, ja mam cały czas tak, że włączasz, czekasz 5 sekund i nadal odkrywam program. Także no to trialowiec znasz. No ale o tym, że... Ale no to tak, no to nawet za darmo, hej, wiesz, budżetowa, ile jest programów darmowych, nie? To też na pewno, wiesz, są, nie pamiętam teraz, co ten, ale jest dużo, wiesz, darmowych jakich, co możesz się bawić, nie? Jest super sprawa, nie? I nagrywasz Cubase'y też chyba są, no tak, ale wtedy... krojone, no też, jakieś GarageBandy na przykład. O, ostatnio na próbie właśnie a przy podzie się... nawet masz chyba do nagrywania. Jak kupujesz nie bądź tylko przy UX-ie masz nawet w programie. Coś tak jest Ableton Lite. A to nie, do tego do nagrywania. Tak, ja miałem Abletona Lite'a do tego. Bo jest Monkey coś tam studio, to są coś jak Guitar Rig, czyli jak te wszystkie wzmacniacze, ale tam to było strasznie brzmiało masakrycznie. No. Jest Amplitube Metal. Jeżeli mówimy o bo sam dawie programu nagrywania to jest zupełnie inna bajka. No. Inna bajka, no nie? Bo to mamy Cubase'a, Abletona, tak. GarageBand na przykład na ostatniej próbie właśnie ten Grzesiek, z którym gramy, on miał właśnie GarageBanda i tam na tym miał kawałek zrobiony. No Reaper, ja polecam Reaper. Ja Reaper tak samo. No. Reaper jest najlepszy, jest mega intuicyjny i jest po prostu wiesz, dla każdego na początku. Ja jeszcze na Sonarze na początku. A na początku, ale to jest tylko jakby główna baza, więc tam właściwie tam cudów. Ale nie, on jest w ogóle wiesz, profesjonalnym wiesz, programem, tylko jest bardzo intuicyjny, bardzo łatwo się na nim ten. Bo tak naprawdę całe miksa to wszystko na wtykach jest, ale ci wiesz i kompresory jakieś wiesz, kompinarze i tak dalej, na tym się wiesz, bawisz, nie? Ale motyw, że no na Sonarze jechałem, ale był dużo trudniejszy. Sonar? Jako DAW. Tak, no program nagrania. Ale jak weszedłem w Reapera, to jest po prostu najprostszy, więc Reaper tak? Jak coś, nie? No i taki wiesz, i w domowych warunkach sobie... Nie kiedyś Cubase'a, ale to jeszcze w latach tam 2008, to był, ale to już jest bardziej, wiesz, taki, ale to już jest pro, naprawdę pro, nie? Tak? Ale Reaper i tak wystarczy na to wszystko, mi się wydaje, bo tak nawet nagrywając w warunkach domowych, żeby nagrać, a później posłać na mix, no to co by trzeba więcej, nie? Wiesz, nagrywasz tylko, wiesz, gitarki, wokal, nagrywasz, wiesz, perkusję napiszesz w jakimś... Byleby mieć tego, no właśnie, ale byleby mieć jakiegoś VST, jakąś wtyczkę, żeby ta gitara fajnie brzmiała, no to są tego, te że... darmowe na przykład... No ten gitarik jest na przykład rewelacja. Tak, ale masz darmowy wtyczek VST, co masz, wiesz, już do jak nagrywasz na przykład Paulin, to się pisze Paulin, no, i do tego impulsy tylko masz, wiesz, ten to jest darmowa zupełnie, wiesz, wtyka po prostu jest, i masz. No. I masz do tego ten i impulsy, no i wiesz, i kompresor. Tylko, że z impulsami chyba ma, nie każdy może sobie tak poradzić, nie?
Ale to masz przy Paulinie, masz motyw, że masz tak jakby piec i do wczytywania po prostu, wiesz, tak? Impulsów. No, od razu sobie wczytujesz impulsy. Ja ci próbowałem, ale tak średnio mi wyszło. Ale na przykład Guitar Rig, to tam jest tyle już gotowych ustawień do solo z delayami, do solo z oktawerem. Ale wiesz, obsługa tego wszystkiego, to jest wszystko na internecie, to wiesz, bez problemu, wiesz, obtajnie. No, to tak. No, to jest to, nie? No, ale wiesz, no i do studia co jeszcze, że jest takie jeszcze potrzebne, co ten, nie? No, bo wszystko takie w sumie mi się wydaje, powiedzieli najważniejsze. Pieniądze. No i pieniądze. Cierpliwość, pieniądze, no i pieniądze. Dobry materiał. Trzeźwy umysł, jak się tam idzie, żeby nie świrować. Przede wszystkim, właśnie. To jest też ten ważny akurat temat, ale zawsze każdy jak idzie do tego, to traktuje jako wakacje no, trochę. No właśnie, więc nie świrujcie. Za bardzo za alkoholem nie przeginać, na pewno. W ogóle bo to nic nie pomaga i wtedy się... Można powiedzieć ojciu, bo nie mówią na kanale o alkoholu, bo są tacy poprawi. Nie, ale po prostu ja na przykład z doświadczenia też wiem, że ja gram gdzieś próbę z kolegą, gdzie tam jakiś likierek, coś tam. Na drugi dzień ja nie wiedziałem, co ja gram w ogóle. No. On mówi, fajne dograliśmy, a ja mówię, nie wypiłem tego dużo. Kurde, dwie takie. Mhm. I po prostu ja nie lubię, akurat no może taki jestem, że nie lubię za bardzo Ja bym grać. Musiał powiedzieć, ale... dwie takie. No, ale na przykład tutaj mam jakiegoś znajomego tutaj w Rapce, gościa, który mówi, no to bez pięciu piw to nie będzie grać. A to nie, to jest bez sensu, człowieku, to jest traktowanie, wiesz, traktowanie tak trochę jako tak, znaczy wiesz, trzeba też sobie odpowiedzieć, po co to się robi. Po co to się robi? Czy to się robi jako wiesz, takie hobby, żeby sobie właśnie piwo wypić i tak sobie ten i wiesz, pograć cały czas covery kogoś i tak ten? Czy chcecie coś tak zrobić bardziej sensownego, żeby to zostawić coś po sobie takiego, co jest naprawdę wartościowe, nie? Dla potomnych pójdę, to jest to. Tak. Właśnie, i teraz właśnie ten, nie? I na przykład próby z alkoholem, koncerty i tak dalej, to nigdy nie jest nic takiego wiesz, sensownego. Po to można sobie robić coś, co chce, ale wiesz, w trakcie czy ten to w ogóle nie ma sensu. I nagrywanie z tym to jest masakra, bo wam się wydaje, że robicie coś dobrze. Tak, grubo, są, grubo jest. Jest tak, grubo, no, jestem wajem, ale sówkę, żebym strzelił zarobić na tego Razer, to się... Zostaw to, zostaw to, znam i... Życiowy występ to był. I później wiesz, zapłacisz pieniądze, dostajesz miksa i co to za szajs, ale żeś mi to źle zrobił, twoja wina, ty najgorszy, nie? A ja się powiem, że tak żeś chciał. A pokazuję zdjęcie z tego, z alkometru. No, ty miałeś 3 promile miałeś. Dokładnie, a później może być, wiesz, cały klimat może być zepsuty, nie? Trzeba traktować to poważnie, no nie? No jak się właśnie robi takie rzeczy, no maksymalnie po prostu profesjonalnie, nie? Czyli zadbać o sprzęt, zadbać ręce o materiał. Ręce mieć przed graniem, wszystko. No, paznokci obciąć. No właśnie, pierwsza rzecz to w ogóle paznokcie i czyste ręce. To jest w ogóle do grania w ogóle to jest bardzo ważne. No właśnie, no nie tylko do studia. A normalnie to nie nic. Brud odpada sam, to nie jak tylko do studia. Ja sobie wycieram brud na strunach taki, wtedy odpada taka tarka. Mam takie, wiesz, szczeliny na struny i się robią takie tory. Ale śmiej się, ja miałem uczniów takich, co miał takie, normalnie były takie, tory były na gryfie od tego, to jest hardcore. No albo na przykład trzeba szufelką, bo taką szpachelką zeskrobywać. O, no to jest, wiesz, pot, no to jest, wiesz, zawsze przy zmienieniu strunu, to wiesz, jednak przejechać czymś, jakimś środeczkiem po tym, no to jednak jest ważne, nie? No faktycznie. No dobra, chyba będziemy się zbierać do... Jak coś byśmy mieli ten więcej, to najpierw, że nam powiedzcie, to wam to jeszcze raz. Właśnie, albo piszcie, w komentarzach piszcie na dole po prostu, o takim czymś to pokazuję. Mhm. W komentarzach na dole, jak macie jakieś uwagi, jakieś pytanie, bo zrobimy następne filmy, bo to tematu pewnie nie wyczerpaliśmy, poza tym... No, to jest tak rozległy temat, że po prostu spalamy się. Bo to jest dużo takich rzeczy. Wiesz. No. Dobra, to wy się trzymajcie, ziomeczki kochane. Wpadnijcie na kanał Tomka, na Sound Farm. Obejrzyjcie tam na przykład ten był wywiad. Naszego podcasta. Gadaliśmy razem. Lekcyjki Wojka też są z tamtego roku, jakby ktoś chciał sobie Metallica zobaczyć. O! Są twoje, no. No właśnie. I tam lekcje u Tomka też piosenki, jak zagrać różne piosenki, tam często wrzuca. Więc no, po prostu no, dwa nasze kanały po prostu, niech będą jako jedno. Tak jest. Dobra, trzymajcie się, ziomeczki, papatki. Na razie.